Hej, witajcie, z tej strony Durward, witam wszystkich ponownie w World of Tanks Blitz i dziś, kontynuując moją podróż w kierunku 121, mamy przystanek w postaci trzeciego tieru, czyli czołgu Chi-Ha. Przygotowałem się dziś nieco lepiej do materiału, ponieważ ten oto chiński pojazd pomalowałem. Zostały mu wybrane trzy kamuflaże na różne typy map. Tutaj możecie zobaczyć, jaki zestaw makijażu został wykorzystany do mojego chińskiego pojazdu. I tradycyjnie, tak jak w odcinku pierwszym, zaczniemy sobie od sprawdzenia, jak długa droga czeka mnie do Stewarta M5A1. Potrzebujemy tak na dobrą sprawę zrobić 4800 punktów doświadczenia, aby otrzymać czołg czwartego poziomu. Ja jednak chciałbym najpierw wymaksować Chi-Hę, czyli będziemy potrzebować opracowania wieży, działa oraz dwóch silników. Nie wiem, jak się sprawdza, czy te moduły będą przydatne również na pozostałych pojazdach. Tak czy inaczej, podliczmy sobie na szybko, ile tutaj będzie potrzeba expa. Tutaj mamy 2330 plus 2330, czyli jest łącznie 4660. Jest to całkiem spora ilość, tak więc dziś w ekspieniu pomogą mi moje boosty. Włączymy sobie przede wszystkim godzinne konto premium. Oczywiście materiał nie będzie trwał aż godzinę, o to możecie być spokojni, ale konto premium pomoże nam w osiąganiu lepszych rezultatów. Dodatkowo włączę sobie również doładowania do doświadczenia bojowego. No, tutaj możemy chyba wymieniać te wszystkie boostery na boostery lepszej jakości. To jest 90% doładowanie, to jest 60%. No, połączmy je sobie. A czemu by nie? Z 20 otrzymujemy 10. Super. Swoją drogą nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Połączmy sobie więc wszystkie, które się tylko da połączyć. Tutaj jest 2 za 3. Przy okazji również wy możecie dowiedzieć się czegoś nowego, jeśli oczywiście nie wiedzieliście o tym wcześniej. Zróbmy sobie jak najlepsze te nasze boosterki. I co? Instalujemy doświadczenie. Doświadczenie dla załogi chyba też sobie wrzucimy. Mamy dwa te słabsze, to niech będzie to słabsze na razie. Tutaj też podobna historia. No i powinno nam to wystarczyć. Godzinne konto premium. O, nawet nam się jakiś pan mechanik w garażu pojawił. Szczerze mówiąc, bardzo przyjemnie to wygląda. Coś się w tym garażu dzieje. Wygląda on zdecydowanie lepiej niż zwykła jego wersja. Tyle mojego gadania na wstępie. Ruszamy do boju. Na początek prośba, tak jak i pod poprzednimi materiałami, jeśli chcecie w dalszym ciągu śledzić moje postępy w World of Tanks Blitz w drodze do 121, dajcie mi o tym znać. Czekam również na opinię na temat pozostałych czołgów, czy chcielibyście, abym na przykład omówił pojazdy siódmego poziomu z nacji niemieckiej. Do tych udało mi się już dotrzeć w większości. One parametrami niewiele różnią się od odpowiedników z World of Tanks zwykłego. Tak czy inaczej, jeśli będziecie chcieli taki materiał zobaczyć, może z jakimiś bitwami na żywo na Tygrysie czy też Panterze, jakby nie było, legendarnymi pojazdami II wojny światowej, to dajcie mi o tym znać, a postaram się coś dla was w tej kwestii przygotować. Mapa, chyba miedziane pole, jeśli się nie mylę. Nie, miedziane pole to jest taka kopalnia odkrywkowa. Tutaj jest inna mapka, przepraszam, nie zwróciłem uwagi na nazwę. Wy widzieliście mapę, więc wiecie. Mamy pierwszego przeciwnika. Swoją drogą wylosowało bardzo ładnie. Na dwójki. I tu możemy już odczuć nieco pancerz.
Pierwszy pojazd zniszczony, jedziemy dalej. A w komentarzu niech napisze informację. Ta osoba, która oglądała mój materiał z Blitza, w którym udało się w bitwie, nazwijmy ją na żywo, zrobić medal bohaterów Rosjeni. Medal za zniszczenie wszystkich czołgów drużyny przeciwnej. A jeśli jeszcze tego materiału nie widzieliście, to odszukajcie go. Jest on na playliście z World of Tanks Blitz. Uwierzcie mi, bitewka całkiem przyjemna, z drobnym, że tak powiem, kłopotem technicznym, ale to jest spowodowane raczej tym, że w Blitzie nie ma po prostu powtórek. Spróbujmy zaskoczyć tego mediuma. Oj, brak depresji działa. Będę musiał nieco inaczej wyjechać na niego. Ładnie. Objeżdża mnie jakaś PZ-ka. I strzał z Mardera za ponad połowę HP. Nie no, za połowę to nie, to był strzał za 100. Chyba 29. PZ-y nie udało się przebić w locie. I niestety, moją bitwę kończy Marder. Słabo się ustawiłem, kompletnie o nim zapomniałem i niemal tradycyjnie pierwsza bitwa to raczej będzie porażka. Zobaczymy jednak, czy zamontowane boostery pozwolą na opracowanie może wieży, która zwiększy nam nieco pulę HP-ków. No, naszego lajcika chyba nie wczytało. Tak czy inaczej jest darmowymi HP-kami do zbicia dla przeciwników. Odczekajmy chwilę do końca tego pojedynku. Podejrzewam, że tak jak w poprzednim odcinku, również w tym znajdą się trzy bitewki z komentarzem na żywo. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praniu. Konto premium pozwala mi na 400 expa. To jest niestety bardzo mało. Brakuje nawet na wieżę, ale wiecie co, troszeczkę dołożymy wolnego doświadczenia. Wieża zamontowana. Zamontujmy raz jeszcze amunicję i jedziemy. Zobaczymy, jak spisze się nasz Chińczyk z ulepszonym modułem. Oczekiwanie na wylosowanie trwa nieco dłużej. Swoją drogą, zobaczcie, gra mimo dość nietypowej pory do nagrywania jest dość popularna. Sporo graczy na poziomach 9, 10, 8, kilka było w mechanizmie losującym. A my trafiamy ponownie na Fort Rozpaczy. Teraz już wiem, jaka to mapa. Losowanie nieco mniej łaskawe, tylko dwie dwójki. Mamy na szczęście bitwę z drugiej strony. Ja może spróbuję zaatakować lewą flanką. Tutaj widzę, główne siły naszej drużyny zmierzają. To i ja postaram się sojuszników tutaj wspierać. Co my tu mamy? Cruisery jadą, jedzie T-46, jadę ja na Chińczyku. Marderek został z tyłu. Grać będzie tutaj na zasięg bardziej. O, zobaczcie, co te cruisery robią. Zasiekę. Jest T-82. Swoją drogą jest to stare, dobre T-82. I ciekawostka, w World of Tanks Blitz cienie przenikają przez mury. Nie wymagajmy jednak zbyt wiele od gry na platformy mobilne. Lajcik zaskoczony. Spróbujemy teraz, mam nadzieję, objechać tego TDK-a. Kościół tutaj nie za bardzo ogarniał, co się dzieje. Ja nawet nie zdążyłem oddać strzału w jego kierunku. Mamy UE-57. Ten niestety może nas dość szybko rozstrzelać, ale z pomocą całej armii sojuszników udaje się tego TDK-a wykończyć. Jest Marderek. Trafienie. No zobaczcie, co te cruisery tutaj robią. To jest istna sieczka. Swoją drogą, jeśli chcielibyście na przykład, abym pograł czołgami brytyjskimi, to
Również liczę na odzew, z waszej strony. Możemy przecież zostawić nację chińską na poczet jakiejś innej i to właśnie tam próbować dążyć do dziesiątki. Bitewka kończy się błyskawicznie, pluton kruzerów no pozamiatał przeciwnicy bez szans i 1500 doświadczenia trafia na moje konto. Trzeba będzie chyba zamontować lepszy silnik. Zagrajmy kolejną bitwę. No idzie wszystko szybko, sprawnie, ładnie. Może będą cztery pojedynki. Nie wykluczam takiego rozwiązania. Miedziane pole, bitwa na trójki, po jednej dwójeczce. Kogo by się tu można było obawiać? Oczywiście Mardera oraz BT-7 Artillery. Ten pojazd również trafił do mobilnych czołgów i sieje zniszczenie równie skutecznie, co w zwykłej wersji gry World of Tanks. Ja tutaj zaryzykuję, pojadę górną częścią mapy. No, sojusznicy jakoś nie kwapią się do czegokolwiek, co mnie niestety bardzo martwi. Jadę tu sam. No, lepiej samemu na flankę nie jechać, ale skoro już tak daleko dojechałem, to nie wiem, czy jest sens się wrócić. Gra World of Tanks Blitz nie jest wyposażona w żadne XVM-y i to bardzo dobrze. Możemy grać bezstresowo. Bez spiny o statystyki. Mamy tutaj PZ-4A zaskoczonego, do którego też na szczęście postrzelali moi sojusznicy. PZ-ka dostaje mocne bomby. Niestety mediuma nie udało się przebić. PZ-ka trafiona, chyba na gąsce stoi. I pięknie, przy współudziale moich sojuszników, udało się wykończyć groźny czołg przeciwnika. A ja teraz postaram się wykorzystać moją pozycję do ostrzału drugiej flanki. Przy okazji będę też w stanie bronić bazy. Tutaj niestety trafienie krytyczne. Medium 2 na haubicy, zawsze groźny. Pięknie. Jednego mniej. Mamy ciche. Ładne trafienie. Spróbujmy pozbyć się może tego przeciwnika. No, sojusznicy powinni dokończyć sprawę. Świetnie. Jest kolejny Chińczyk. Aj, trafienie przez okienko nie poniosło. Szkoda. Teraz ładnie weszło. Tutaj PZ-ka dwójka na dokończeniu. Sojusznicy zrobili to, co do nich należało. I zobaczmy, czy uda się jeszcze nieco postrzelać w tej bitwie. Zniosło w bok niestety. Oczywiście przez znaki, przez kaktus bez problemu jesteśmy w stanie przestrzelić. Kolejna bitwa, zwycięstwo, super. A ponieważ idzie szybko i błyskawicznie, to jeszcze przynajmniej jedno starcie dziś zobaczycie. 950 expa. No, na działo jeszcze trochę brakuje. O, to może zagramy sobie jeszcze dwie bitewki. Jedną do działa, a drugą już z najlepszą armatką. Tym razem Fort Rozpaczy. Losowanie na ponownie na trójki i jedną dwójeczkę. No i spróbujemy manewru tak jak w bitwie poprzedniej na tej mapie, czyli od lewej strony. Nie ma tutaj niestety wszystkich komend, tak jak w zwykłym World of Tanks. Chciałem poprosić sojusznika, aby ruszył ze mną. Boję się, że tu mogę natrafić na jakiś bardziej zmasowany opór.
PZ4 dzielnie pomknął do przodu. Nie chcę go tutaj zostawiać. No, tu niestety też nadjeżdżają przeciwnicy. PZ-ka nam się niestety pali. To jest bardzo złą wiadomością. No, na dwóch przeciwników, na trzech nawet, to on tutaj nie ma wielkich szans. Ładny strzał w moim wykonaniu. Jest T-15 unieszkodliwiony. Zarysowuje się drobna przewaga drużyny, ale tutaj niestety PZ-4 ginie. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Oj, niestety. Ten wyjazd sporo mnie kosztował. Mam nadzieję, że Cicha poradzi sobie z PZ-em. Ja mam tutaj Stewarta. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Jeszcze potrzebuję dwóch strzałów, aby go wykończyć. Jest! Udało się! Super! Spróbujmy teraz wesprzeć naszego sojusznika. Zaskakując tutaj brytyjskiego lighta. Na tego będę potrzebował jeszcze czterech strzałów. Ten chce nam chyba uciec. Tak jest. Jeszcze dwa strzały i kolejny czołg zostanie wykończony. Odetnijmy mu tutaj drogę ucieczki. Został ostatni na placu boju, więc o zwycięstwo raczej nie muszę się martwić. Niestety autocelowanie nieco zawiodło. Ten zawodnik kompletnie nieświadomy, że jadę za nim. Wykańczamy go. Drugi zniszczony pojazd na moim koncie. No i jak na razie ilość zwycięstw zaskakuje nawet mnie. Swoją drogą bardzo przyjemny pojazd. Odznaczenie trzeciej klasy, 1300 bazowego expa. Bardzo ładnie. Spokojnie wystarczy nam to na działko. A, i niech stracę, dołożę trochę free expa. I zamontuję najlepszy silnik. Załadujmy pociski. I ruszamy do ostatniej już na pewno w tym materiale bitewki. Ruszamy do boju. Oj, zobaczcie, to co mówiłem. Gra jest dość popularna, aż 10 zawodników na pojazdach 10 tieru. Tak jeszcze w międzyczasie wspomnę. Podczas nagrywania tego odcinka dostępna jest w sklepie premium paczuszka z czołgami chińskimi. Jest tam typ 6.4, typ 6.2 oraz typ 5.9. Nie wiem, czy ktoś z Was zdecydował się bądź zdecyduje na zakup. Nie wiem jeszcze jak z datą publikacji tego materiału. Czy będą jeszcze te paczuszki dostępne, ale no, ja w World of Tanks Blitz w żaden sposób inwestować nie zamierzam. Jest to gra dodatkowa. Pogram tym, co uda się po prostu wyekspić z drzewek, ewentualnie zdobyć w jakichś eventach i wydarzeniach specjalnych. No i zaczęła nam się tutaj ostra walka na środku. Tutaj chciałem dobić przeciwnika. Zrobili to za mnie sojusznicy. Eliminacja luf. Szczególnie w trybie 7x7, bo taki przecież jest dostępny w mobilnych czołgach. Jest mega istotna. Tutaj każdy wystrzelony pocisk robi różnicę. No, w zwykłym wocie też, ale tam przy 15-osobowych drużynach no nie ma aż takiej różnicy po stracie jednego czołgu. Szybka reakcja, naprawiona gąska i wyleczony kierowca. Strzelania naprawdę cała masa. T-15, no tutaj tego T-46 warto by się było pozbyć. Trafienie krytyczne. I PZ-ka nie udało się dobić. Z
Znalazłem przestrzał, ale brakło troszeczkę do wykończenia czołgu. Chyba trzeba zaryzykować. Tak jest! Udało się! Kolejny zniszczony pojazd. Zaskoczmy może tego gracza. Jeszcze dwa strzały do zniszczenia. Jeden! Weszła podpałka! Pięknie! No i niestety nie udaje się tutaj dobić te piętnastki. Jedziemy więc na PZ-kę dwójkę. Czy uda się zdobyć trzeciego fraga? Raz! I dwa! Dziękuję! Zniszczony pojazd. No i tym oto optymistycznym akcentem, całkiem fajną bitewką, gdzie było dużo strzelania, dużo akcji, będziemy kończyć. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę, a żegnam się. Zobaczcie, jakim zestawem osiągnięć: medal pierwszej klasy, duży kaliber oraz zwiadowca. Tak więc Cicha jest naprawdę dobrym pojazdem. Napiszcie w komentarzu, czy graliście tym pojazdem, czy jest on dla Was czołgiem tylko do przejścia, tak jak to mówiłem w odcinku poprzednim, czy też zamierzacie ten pojazd zostawić. Dziękuję Wam za uwagę i w kolejnym odcinku widzimy się już na tierze czwartym, czyli M5A1 Steward, ostatnim czołgu lekkim z drzewka chińskiego. W tym odcinku to tyle, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!